Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o darmowych lekach. Będą one przysługiwać osobom do 18 i powyżej 65 roku życia. Do tej pory z programu bezpłatnych leków mogli korzystać seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadziliśmy kilka lat temu, która dała tą możliwość korzystania z bezpłatnych leków i innych środków prozdrowotnych przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, czyli przez seniorów, jak mówimy, a także przez kobiety w ciąży. Nie tak dawno katalog tych osób rozszerzyliśmy także o kobiety w połogu. Teraz następuje bardzo znaczne poszerzenie tego katalogu, bardzo znaczne, o miliony osób w skali naszego kraju, a mianowicie o osoby powyżej 65 roku życia, a także o dzieci i młodzież do 18 roku życia. Donald Tusk obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Było wiele takich sytuacji, mówi w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki. Zobaczcie, jak Tusk oszukuje Polaków. Obiecał swoje słynne 3x15 w podatkach, zamiast tego podniósł Polakom stawki podatku VAT. Obiecał, że nie wyjedzie do Brukseli, a wyjechał. Obiecał ograniczenie długu publicznego, a dług za jego rządów wzrósł skokowo. Obiecywał elektrownię jądrową do 2020 roku, nawet nie wybrał lokalizacji. Obiecał dbać o seniorów i ludzi pracy, a radykalnie podwyższył im wiek emerytalny. Krótka lekcja dla pana Tuska. Prawo i Sprawiedliwość obiecało 13 emeryturę, a dzisiaj mamy nawet 14. Obiecaliśmy 500+, a mamy 800+. Zrealizowane. Mierzeja, tunel w Świnoujściu, Baltic Pipe, Via Carpatia i Via Baltica. Mamy to. Kompleksowa cyfryzacja państwa. Korzystają z niej miliony Polaków. Dla Tuska to nieosiągalna skuteczność. Jego rządy marnują potencjał Polski. Dlatego jest taki niebezpieczny. O godzinie 20 mija czas na zgłaszanie kandydatów do Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. PiS przedstawi kandydatów, zapewnia poseł Antoni Macierewicz. Prawo i Sprawiedliwość zgłosi kandydatów do godziny 20 z pewnością, a nie ma co do tego wątpliwości, są oni już ustaleni i przygotowani. To nie jest kwestia, którą będziemy przekazywali publicznie przed przekazaniem jej do pani marszałek. To pani marszałek jest osobą, która będzie przedstawiała opinii publicznej skład tego zespołu. Koalicja Obywatelska otworzyła siedzibę sztabu wyborczego w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej. Szefową sztabu została Wioletta Paprocka-Ślusarska. Poseł Marcin Kierwiński zachęcał do podpisywania się pod listami koalicji. Tu będzie biło to obywatelskie serce sztabu Koalicji Obywatelskiej. A roboty jest bardzo, bardzo wiele. Wszystkich zachęcamy do zgłaszania się, wszystkich zachęcamy do tego, aby przychodzili tutaj, zadawali pytania, żeby też zaangażowali się w tą kampanię wyborczą, bo to rzeczywiście są najważniejsze wybory po 1989 roku. Teraz realizujemy bardzo ważny proces, to znaczy zbiórkę podpisów pod naszymi listami, listami w poszczególnych okręgach, pod naszymi kandydatami na senatorów. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się zaangażować, którzy chcieliby pobrać listy do zbierania podpisów, zapraszamy tutaj. Te listy mogą tutaj odebrać, tu mogą także te listy złożyć. Koalicja Obywatelska robi to w procesie w 100% transparentnym. Pokazaliśmy jako pierwsza partia pełne listy naszych kandydatów. Pokazaliśmy, każdy z wyborców wie, pod kim się podpisuje. Nie jest to dzisiaj standard. Największa partia na polskiej scenie politycznej dzisiaj, bo tak nie będzie po wyborach, nie pokazuje swoich list. Grunty, na których znajduje się lotnisko Chopina w Warszawie, nie zostaną sprywatyzowane, mówił premier Mateusz Morawiecki w codziennym komentarzu live na Facebooku. Tym samym odniósł się do zarzutów posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy przekonują, że rząd chce zlikwidować lotnisko i wyprzedać jego tereny.
Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński twierdzą, że PiS szykuje się, tu cytat, do ostatniego skoku i prywatyzacji ponad 600 hektarów Okęcia, wartych ich zdaniem około 10 miliardów złotych. Ich ostatni fake news jest taki, że Okęcie, prawda, będzie tutaj, zostanie wyprzedane. To jest ważny fake news, ponieważ mniej więcej to wygląda tak, jak w Radiu Erewań. Starsi pamiętają nie Okęcie, tylko Lot i nie teraz, tylko za czasów Platformy Obywatelskiej. Otóż Platforma Obywatelska chciała wyprzedać Lot. To było chyba w 2013 roku, kiedy Donald Tusk zadecydował o tym. I przypomnijcie sobie wówczas dialogi, które Donald Tusk z innymi przeprowadzał. Przypomnijcie sobie komunikaty prasowe. Ewidentnie mówił, że to jedyna szansa. Tymczasem co? W ubiegłym roku polski Lot, mimo perturbacji po koronawirusie, miał 113 milionów zysku i ponad 8 miliardów złotych przychodu. Nie rezygnujemy z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to wielki impuls do dalszego rozwoju Polski, ale te rzucane kłody pod nogi, te kłamstwa, te manipulacje, zobaczcie, jak teraz próbowali nam przypiąć swoje własne grzechy, nie robią na nas wrażenia. A grunty Okęcia, uwaga, zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji. Przenosimy się teraz na spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z mieszkańcami Lublina.